Dzień dobry. Dzień dobry. Poczekaj, bo mi się coś z telefonem stało. Coś mi... Moja kamera przestała działać. A dzisiaj u mnie tutaj coś się stało z telefonem, powiem ci szczerze. I to nie wiem, czy to kogo nie jestem. Co nie jest? Co? Co że co nie, nie wiem, jest? No w ogóle mi się Messenger zawiesił. No. I tak jak wiesz, na tym, na... się wyświetla te dymki czatu, nie? Wiadomość, znikł ten dymek czatu, a wiadomość się wydali się wyświetlają cały czas. Jak niedziela Boża ci mija? Dobrze, spokojnie. Ładna pogoda, w sumie to dzisiaj nigdzie tego nie wyłaziłem. Obiad zrobiony? No i co robiłeś na obiad? Bo ja głodna jestem w zasadzie. Ja coś sobie zjadła chyba. Krykiety dzisiaj się kupiłem. Jakoś coś mi się takiego chciało, nie wiadomo czego. W niedzielę powinien być rosół i schabowy albo kurczak. No tak, a w poniedziałek pomidorowa. No, w poniedziałek pomidorowa i już wiesz, dwa dni pojedzone. No jak? Jakie plany na jutro masz? No na pewno do pracy. Bo na pogrzeb się nie wybieram. Na pewno będę na grobie majora, ale w innym terminie. Żeby zapalić znicz, jakieś kwiaty mu złożyć. Ale ogólnie to... Nie widzę jakoś siebie tam na tym pogrzebie. Będzie na pewno dużo osób, dużo jego widzów. Oczywiście, że będzie dużo osób, dużo widzów. Dużo miał swoich widzów. Dużo, tylko właśnie to jak mówiłem wczoraj na live, że po prostu nie chcę uczestniczyć w jakiejś tam szopce dla pokazania się. No. Wolę sobie sam zajechać na spokojnie, tego śniczy zapalić i tego majora w nasz sposób pożegnać Okej. Z tego co wiem, to też wiele ludzi to też właśnie się wybiera w innym terminie, bo też nie chcą się tam afiszować i tego. No smutny to dzień, to smutny, no ale niestety no, człowiek musi żyć dalej. No tak samo musi pracować i tego. No niestety, no jutro się wybieram do pracy. Normalnie. Ciężko, co? Pracować tak jest gorąco. Jest ciężko. No ciężko, no ale no, niestety, no lato. No to powinno być gorąco. Tak jest. W sumie. Wszyscy narzekali, że nie ma pogody. No tak. Bo to, co nie, że zimno, ale, że oma i tak ale zimno. Ale w sumie, tak szczerze mówiąc, to ta wiosna taka dość długa była, nie? Że w ogóle cały czas chłodno. Niby tam takie temperatury były około 20 stopni, ale nie uczuło się tego. A teraz, no tak, to co chodzi o taki okres wakacyjny, urlopowy, no to jest naprawdę zajebista pogoda. Nawet sam dzisiaj tak myślałem, żeby gdzieś może nad wodę się wybrać. No właśnie, trzeba gdzieś jechać na urlop. No. Musimy gdzieś jechać. Może gdzieś tam się wybrać. Dlaczego nie? Gdzie jedziemy? Nie wiem, no zobaczymy. Na pewno gdzieś znajdziemy jakieś fajne, ciekawe nad morze miejsce. Jedziemy. O, albo nad morze. O, no, tak. W sumie kiedyś był taki plan, no to możemy go zrealizować. Zrealizować. Co prawda wszystko po czasie realizujemy, ale realizujemy. Nie, no tak, no ale to wiesz, no to po czasie. No tutaj też i każdy z nas pracuje, też nie możemy tak sobie pozwolić na to, żeby sobie o taką sobie zamarzyliśmy i pojechaliśmy, nie? No tak. No, i proszę ale pana. Wstępny plan jest, że jedziemy nad morze. Jedziemy nad morze. No i fajnie. Tylko trzeba teraz znaleźć czas na urlop. No, mam nadzieję, że jakoś tam się znajdzie, no wcześniej czy później. W sumie to jest dopiero początek lata, to jeszcze mamy czas pojechać. Nie będzie problemu. No, a później zobaczymy, no na pewno też jakieś tam będziemy organizowali wypady. Gdzieś tam Polskę, czy no. Nawet gdzieś tutaj bliżej miejsca, gdzie mieszkamy. Bo też jest dużo fajnych miejsc. No właśnie. No i będziemy się starali pokazywać to. Jest lato, można jeździć, Robuś nie zmarznie teraz? No. No zimą to miał tragedię z tymi wyjazdami, wiecznie mu zimno. No to prawda. No, teraz się przystawi, że będzie mu wiecznie gorąco. No ale ogólnie plan jest dobry. I myślę, że to nie będzie problemu, żeby to zrealizować. Tak, trzeba korzystać. No proste. Z
tego. Dobra, to co, poczęstujesz mnie krokietem? No, poczęstuję, zaraz pójdziemy. Ja cię poczęstuję krokietem. Może kawkę tak? Cześć. Na noc kawkę sobie wypijemy, co? A nie wiem, jakoś mnie kawa nie rusza. Czy chodzi o spanie, ja tam niczego śpię dobrze. Tak? Po kawie? No przecież wczoraj na live jeszcze piłem kawę, to która była 21. No faktycznie, no, że poszedłem spać po 3 był. Ale no. Tego. Ale nic mnie tam nie przeszkodziło w zaśnięciu. No i w sumie dzisiaj też dość rano wstałem, bo wstałem po 8. Aha. I wyspany. I tak o sobie. To się ogarnąłem, to coś tam w domu porobiłem. To obiad jakiś, to tamto. No i dzień minął, no a jutro znowu trzeba wracać do rzeczywistości, do pracy, no i dalej coś robić. Tak jest. Dobra, idziemy jeść. No to idziemy jeść.